Dzień duperek, dzień duperek. Witam się z wami w środę. No, witam się z wami w środę, jest godzina po 9:00. Ja właśnie dopiero wstałam, powiem, że normalnie chodzę do tyłu. Bez kitu. No, po prostu jestem sama w szoku, że chodzę do tyłu. Ja właśnie wstałam, wcześniej w sumie wstałam, bo wyszykowałam jeszcze dzieci do szkoły. Później się położyłam, no i o. I właśnie tak to wyglądało. Czekajcie, bo mi tu koty widzę, że jakieś złotka wzięły, tak? Patrzą na mnie jak na wariata. Po co mam im nie patrzeć? Idę właśnie do kuchni. Patrzę na sytuację. Tam wszystko do poukładania, jak widzicie. Zakupy, nie zakupy. Tutaj co to za torba? Ja ją chyba Oliwia schowała przed kotem. Chyba coś mi się wydaje, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. No, zobaczcie, co mnie czeka. O. Proszę bardzo, dzieci rano urzędowały? Tak. W sumie to mnie czeka z wczoraj jeszcze, ale późno bardzo wróciliśmy i tego nie ogarnęłam. Także ja się biorę za ogarnianie, otworzymy też kalendarze. Oni mi jeszcze teraz napisała ze szkoły, że chciałaby spaghetti, ale kurde, powiem, że sobie, no tak chodzę do tyłu, że to się w parę nie mieści. Także jak zdążę, to pójdę im do sklepu po rzeczy na te spaghetti. Może zdążę im zrobić. Nie wiem, zobaczę, bo jeszcze mam też do zmontowania filmy, do nagrania filmy. No i tak myślałam, że tak może być, że po prostu nie wyrobię. No, jutro mam wolne, jeszcze jutro mogłabym coś poogarniać. Znaczy, chyba mam wolne, tak mi się wydaje. Także jutro bym coś jeszcze poogarniała, to co dzisiaj nie zdążę. Dzisiaj coś ogarnę i jeszcze wam wrzucę film bez żadnych premier, bez niczego. Po prostu wam wrzucę i tyle. Upublicznię, a teraz robię sobie kawę. Jak ktoś ma dzisiaj urodzinki, to wszystkiego najlepszego. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, ale przede wszystkim zdrowia, zawsze to powtarzam. No i co? Robię kawę, myję naczynia, ogarnę blaty i zabieram was do pokoju. Otworzymy sobie tam kalendarze i tu jeszcze jeden. No, także do usłyszenia. No i słuchajcie, ja jeszcze się odzywam z kuchni, tak, to są drzwiczki od szafki, czekajcie, to was tak trochę przesunę, żeby nie było ich widać. Tak sobie pomyślałam, że miałam dla was zaległy filmik z gorącą czekoladą. Co prawda nie mam rarytasów, a spróbuję chociaż wam tak jakoś odtworzyć coś, co wydaje mi się, że będzie fajnym napojem, fajną gorącą czekoladą, tylko czekajcie, tak patrzę, czy jeszcze coś tu mam, czy nie mam, co mogłabym ewentualnie dodać. Tak jak wam powiedziałam, nie mam zbyt wiele składników, bo nie udało nam się wszystko dostać, ale tak się rozglądam, czy uda mi się wykorzystać chociaż to, co mam. Poczekajcie, uno momento. Jedną rzecz chyba bym potrzebowała, czekajcie, co to jest? W sumie może to by nam to. Może nam by się to przydało. O, dobra. Nie wiem, no, spróbujemy. Czemu mamy nie spróbować? Więc co będzie mi potrzebne? Więc tak, mam tutaj naprawdę resztki jakichś tam rarytasów. Czekajcie, mleko potrzebuję na pewno teraz do kawy i śmietanę będę potrzebowała. Więc mleko potrzebujecie. Jakąkolwiek gingerbreadową kawę, żeby jednak, albo czekoladę, żeby uzyskać jednak gingerbread latte, bo zrobimy sobie oczywiście gingerbreadową. No i ja jeszcze użyję sobie kapsułki mojej. Gingerbread to jest takie mleko, ale właśnie z posmakiem gingerbreada, czyli piernika. Więc tak teraz się zastanawiam, czy najpierw zrobimy sobie gorącą czekoladę, czyli zalejemy sobie normalnie czekoladę. Do tego użyję ja mojego Maltesersa, bo akurat po prostu taką mam, więc wy możecie użyć sobie każdą, jaką tylko sobie życzycie. Czekajcie, bo od razu też robiłam sobie kawę, a tak sobie właśnie mówię, że od razu za jednym zamachem machniemy sobie to, co było w kalendarzu. Sypię sobie takie dobra, 2,5 mi wystarczy, 2,5 łychy małej, oczywiście gorącej czekolady, czyli czekolady. I pozwolę sobie to zalać wodą. Woda już jest taka gorąca, nie jest wrzątkowa. Na razie nie leję jej dużo, z racji tego, że nie pamiętam, ile teraz mi tutaj wyjdzie tego mleka gingerbreadowego. Zamieszam, ale ładnie pachnie. Uwielbiam zapach gorącej czekolady, jeżeli chodzi o smak, słuchajcie, Maltesers. Uwaga, uwaga, mieszam, mieszam. Ok, teraz przejdziemy do machiny i sobie to zalejemy mlekiem.
Proszę bardzo, zaraz zobaczymy, ile tego wyjdzie, bo powiem wam szczerze, że nie pamiętam. Już nie mam pojęcia, czy to było więcej zawsze kawy, czy więcej było tego mleka w tej ampułce. A pokażę wam jeszcze przy okazji, bo tu mam naczynia. Zobaczcie tą ozdobę. Czyż ona nie wygląda pięknie? A na tle jeszcze tej białej zasłonki, którą w sumie można, zobaczcie. Ja tylko ją związałam, bo chcę mieć tu trochę więcej światła, ale normalnie można ją puścić. I puszczając to będzie tak, jakby to było po prostu na tle, słuchajcie, śniegu. No, pięknie wygląda. Wiem, ten cudowny zlew nam zasłania. Dobra, mamy naszą kawę. To sobie tu kładę, bo mi się to przyda. Mam nadzieję, że się nie przeleje. Za mocno chyba zamiąchałam, słuchajcie. Sytuacja opanowana. Dużo wyszło, słuchajcie, tej piany właśnie, bo za mocno zamiąchałam. Okej, okay, i tak patrzę, jak to postawić was, żebyście wy to wszystko mogły wiedzieć. Nie bardzo mam o co was oprzeć, a nie chcę, żeby mi poleciał ten telefon. Także mamy tutaj już zrobioną gorącą czekoladę. Tu za chwilę doleję mleko. Czyli czekolada na spodzie, góra jest gingerbreadowa. Raczej nie będę już tego słodzić, bo przypuszczam, że to będzie mega słodkie. Tu już mamy piankę. Piankę przepyszną. I w sumie piankę dorzucę sobie do mojej kawy. Bo ja jeszcze tutaj chciałam zrobić szaleństwo, a że była piana za mocno pomiąchana, to nie będzie miejsca. Teraz dochodzi bita śmietana. Nie będę już słodzić, bo to jest naprawdę słodkie samo w sobie. Proszę bardzo, ja sobie nie żałuję, lubię bardzo bitą śmietanę, więc nic nie żałuję. Dobra, no i co? I teraz gingerbreadową taką kawę albo czekoladę, jak macie, możecie oczywiście posypać górę, wtedy po pierwsze ładnie wygląda, po drugie bardziej gingerbreadowo smakuje. I rzecz ostatnia, jaką możemy, ale nie musimy zrobić, wzięłam sobie od dzieci po prostu czekoladkę i możemy sobie tą czekoladę, a ona jest w środku z toffee, to może nie możemy do końca, to chociaż zrobimy troszkę. O, tyle o ile, niech się sypie obok, to się pozbiera i zaraz wam pokażę z góry. Muszę zjeść. Zostałam zmuszona, przymuszona, czekajcie, bo tu jeszcze została czekolada. To wygląda, słuchajcie, już skończona moja gorąca czekolada. Można sobie dać tam jakieś jeszcze, wiecie, marshmallow, mi zostały 3, więc dajmy sobie te 3 takie marshmallow mini. I jeżeli chodzi o moją gorącą czekoladę, opcja gingerbread, wygląda ona tak. Tak wygląda w środku. Oczywiście tutaj mamy żółte, paskudne światło, więc proszę tutaj jakby nie zwracać uwagi. Tutaj mam moją kawę, biorę mój zestaw i lecę z wami do pokoju nagrywek. Także moja kawcia, łapka w górę. Bardzo poproszę. Wiem, że było trochę tutaj przygód przy jej robieniu, ale ona była zrobiona na spontanie, bez jakiegoś większego przygotowania. Po prostu użyłam to, co mam. I ta-da-da-da, jesteśmy już w moim pokoju, włączyłam oczywiście lampę, bo jest jak zwykle ciemno. Piję moją gorącą czekoladę. Przepyszna wyszła mi dzisiaj, lepsza niż kawa, powiem wam szczerze. Muszę spisać sobie swój grafik do notesu, czyli grafik z pracy. Czekajcie, żeby pamiętać, czyli jak ja pracuję ten tydzień. Kurde. Czekam na coś z Polski, wam powiem. Jeśli nie mogę doczekać, a jest mi to niezbędne. Wkrótce dowiecie się, oczywiście mam nadzieję, o co chodzi. No dobrze, to mamy... Boże, jak ten czas leci. Okej, okay. Wpisane, także w grafik się już wsadziłam. Co my tu mamy dzisiaj? W sumie na szczęście nic, tylko do pracy jutro. Jest jakaś okoliczność i później wolne, super. Ale se posuperowałam. Gdzie jest super, jak przecież rano mam sprzątanie, czekajcie. Tu przecież mam loader, sprzątanie. Gdyż moje dzieci idą ostatni tydzień, ten następny, nie ten teraz, tylko ten następny, już idą ostatni tydzień do szkoły. I to chyba tylko do, prawdopodobnie do czwartku, chyba może nawet i w piątek już nie pójdą, nie wiem, muszę zobaczyć. No, i się już nie mogę doczekać, bo tu już coraz bliżej pewnej niespodzianki, o jakiej wam mówiłam, że będzie i że wam powiem. Wow! No, dobra, teraz poczekajcie, muszę zdjąć stąd to wszystko, co tu leży.
masakra po prostu. Moje bilety nawet jeszcze leżą, słuchajcie, z Edynburga, ale to no, zostawiłam sobie je na pamiątkę, wiecie, bo tak pięknie za nie przepłaciłam, że po prostu musiałam sobie je zostawić. I otwórzmy sobie kalendarze, zaległe już chyba za 3 dni, a za chwilę będę odpalać dopiero sprzęty, sprawdzać maile i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy Soap and Glory i nie otwieraliśmy chyba dziesiątki, tak, chyba dziesiątki, jedenastki i dwunastki. Trzy okienka otwieramy ze wszystkich kalendarzy. Trochę mi się to podoba, a trochę nie do końca. Czekajcie, dziewiątka, tak, była otwarta i to był kremik. Ok, czyli jedziemy. Dziesiątka. Łamię palec. Nie będę już pokazywać, przekręcać, jak mam naprzeciwko siebie. Sugar Crush. No i to chyba jest ten zapach taki bardziej owocowy, który chyba ja wolę te słodsze. Ale co to jest? Fresh and Foamy Body Wash. Body wash, pięknie opakowane. Znowu historia lubi się powtarzać. Podzielę się tym fantem z kimś mi bliskim, dlatego że tu jest nuta bardziej owocowa. To jest to. Jedenastka, ale mam suche ręce, zaraz muszę to posmarować. To też będzie chyba jakaś taka gwiazdeczka. No oczywiście, że tak. Taka o, żółta gwiazdeczka tym razem. I co to jest? Rich and Famous Shower and Bath Body Wash. To mogę w sumie chyba spróbować, bo chyba tego nie miałam, aczkolwiek jeszcze sprawdzę. Ale taki body wash, także sprawdzę, zobaczę, czy go używałam, bo nie mogę skojarzyć po nazwie. Dwunastka, czyli dzisiejszy. Tu, jakaś coś małego, czekajcie. Już wiem, co. Pillow Plump, Sexy Mother Poker i to jest kolorek Equal. Też go chyba już miałam. Gdzieś tam teraz chyba, nie wiem, gdzieś położyłam to moje. I to akurat jest naprawdę bardzo fajny produkt. Też myślę, że się jednym z kimś podzielę, bo mam tego już trochę i tak nie zużyję, ale bardzo fajny produkt. To naprawdę jest świetna rzecz. Także trzy fajne produkty, naprawdę trzy fajne produkty. Można powiedzieć, że można sobie przetestować każdy z nich. Ja ostatnio sobie wykorzystałam do mycia jeden z tych produktów i powiem Wam, że fajna pojemność. Wydawałoby się, że jest tego tutaj bardzo mało. Jesteście w stanie umyć się całe i to jeszcze tak trochę nawet podwójnie. Więc naprawdę super. Teraz otwórzmy sobie zaległości w Gemeral. Znowu będzie zaległość, czyli dziesiątka chyba. No dobra, to jest tak, dziesiątka. Tu mam już jedenastkę od razu, więc otwórzmy jedenastkę. I w jedenastce mamy Seville Orange. Jest tu 10. W dziesiątce mamy Strawberry. I dwunastka Orange, czyli same orange. Orange. O, mamy tutaj pomarańcze i truskawkę. I tak by wyglądał już kalendarz. Doszliśmy do połowy, słuchajcie, masakra. Świeczuszki teraz. Świeczuszki, moje świeczuszki, czyli ten kalendarz. Otwórzmy sobie number 10. Gdzie ty jesteś? Jezu, jak to jest? Dobra, tu jesteś. I co tutaj mamy? Mamy tutaj gingerbread, bardzo się cieszę. Gingerbread, super sprawa, przyda nam się. Teraz jedenastka. No, urywa mi się ten kalendarz, słuchajcie, ale ja go na pamiątkę zostawiać nie będę, więc spoko. Tu mamy ten mullet wine, bo widzę po kolorze. Taki kolorek fioletowy. Nie, to nie był mullet wine, ten trzeci, sorry. I 12, gdzie ty jesteś, 12? 12, 12, czekajcie. Zgasz mi laptop, to jest 13. Ślepa jestem. Jest 12. Na środku. To chyba mullet wine, bo jest czerwona. Czyli takie o, trzy kolorki. Trzy? Nie, jaki to jest? Ok, czyli to jest cały kalendarz. Teraz przejdźmy do kalendarza tego butsowego, czyli tego 10, 11 i 12. Dobra, jest 10, widzę. O, coś nowego dla mnie. Body Butter Tree Jack Wills. Powąchajmy, co jest najbardziej ciekawe dla mnie. Taki owocowy bardzo, nie wiem, ładnie pachnie. Ładnie pachnie, owocowy taki, ale nie moja nuta, ja wolę słodkie. Quills może być naprawdę fajnym produktem, a owocowy jak dla mnie, więc ja się nim z kimś podzielę. Jedenastka, ale fajny produkt. Gdybym lubiła nuty takie limonkowe, to myślę, że byłoby spoko. O, kolejna rzecz, której nie używam.
Oj, aga, czekajcie, bo teraz jak zwykle sobie nie wyjmę tego. Znam ten produkt, jest to Hair Spray Freeze Hold. Również się mogę z kimś podzielić i to pewnie uczynię, bo ja nie używam. Nie używam, ale może ładnie pachnie. Ładnie pachnie. Nie chcę psikać, nawet nie chcę używać. Fajne opakowanie, fajna pojemność, bo 50 ml. Jakby tu była jakaś pianka, jeszcze może bym użyła, ale lakier nie używam. I dwunastka, tu taka chyba większa trochę, kwadratowa. I tu jest fajna rzecz w dwunastce. Coś, co lubię, Body Butter Cream. I to jest właśnie Lightly Whipped. Taki kremowy smoothie stir od oczywiście Soap and Glory. I to jest totalnie moja nuta, moje ciasteczko i to sobie użyję. Ogólnie powiem Wam, że jestem zadowolona z produktów, ale to są kwestie indywidualne, jeżeli chodzi o dobór zapachów właśnie, o dobór, słuchajcie, produktów do włosów i tak dalej. Ponieważ tak jak mówię, na przykład ja lakierów nie używam, bo ja nie tapiruję włosów, nie układam ich gdzieś tam i w ogóle, więc nie użyję. To po prostu się tylko dlatego podzielę, bo po prostu mam nadmiar, więc się podzielę. To będę używać, zostawię sobie, jak skończy się moje, będę miała zapasik, pomimo iż wolę z pompką. Tym się podzielę, bo jest ładnym produktem, ładnie pachnie, ale jest zbyt owocowy dla mnie. A ktoś jak lubi nuty owocowe, to się to komuś spodoba. Tym się z chęcią z kimś podzielę, bo ktoś sobie sprawdzi, jak wyglądają rzeczy do kąpieli, Sugar Crush, więc sobie będzie mógł ktoś przetestować. Więc to są produkty do podziału. Czyli raz, dwa, trzy, cztery produkty do podziału. No, Gemery zjem. Ten jeden produkt może i sobie zostawię. Co to było? Rich and Famous. Właśnie nie pamiętam, czy go... A, już widzę. Mam go. Tylko to jest body wash, a ja tu mam body butter z tego. No to znam to. Dobra, to tym się też podzielę. To jest dokładnie ten produkcik. Zobaczcie, Rich and Famous. I zostało mi go tyle. Tyle na dnie i bardzo go lubię, więc tylko tak jak mówię, to jest akurat wersja do ciała, a ta jest do ciała, ale do kąpieli, czyli mogę się śmiało z kimś podzielić, bo wiem jak to pachnie, znam ten produkt i nie będę, wiecie, pazerna, żeby zostawić, bo o Boże, Boże, nie. Więc jestem zdania, że ktoś sobie może fajnie przetestować i może dzięki tym próbkom polubić po prostu te produkty. Także tyle. Ja teraz biorę się za obróbkę, dopijam moją gorącą czekoladę i ogarniam internety. Także do usłyszenia. I hejo, hejo, odzywam się do Was, jest godzina 20:15, a ja właśnie wróciłam z pracy i przyniosłam pizzę, no. Cóż za profesjonalizm, no i o co Was oprzeć? Zakupiłam po pracy jeszcze pizzę, zaraz Wam pokażę, tu mam rzecz do sklejenia, no. Tutaj jest coś ważnego do sklejenia, ja się rozebieram. Zakupiłam właśnie pizzę, zaraz Wam pokażę jaka piękna. Dzisiaj pizzę robił Grzegorz, którego pozdrawiam oczywiście. Pozdrawiam Grzegorza, pozdrawiam Wasię. I poczekajcie, tylko się rozebram. Już się rozebrałam, chyba. Okej, okay, pizza jest przepyszna. Jest na pewno przepyszna. Czekajcie, chcę, żebyście widzieli. O, nie muszę być ja. Uwaga. Ale dużo widzicie, co? Zaraz Wam odwrócę i pokażę. Zamówiłam się z pieczarkami i z kurczaczkiem. I wygląda tak. Niam, 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 niam. Taka pizza. Zobaczcie, ile pieczarek. Uwielbiam. Uwielbiam pieczarki. Wow. Patrzcie, ten ser. Niam, niam, niam. I dalej. Pycha. Także... Łapka w górę, biorę majonez, biorę ketchup, biorę sweet chili sos i Oli mi zrobiła herbatkę. Herbatka gotowa. Bierzemy się za żarełko. Jak ktoś jest w trakcie posiłku o 20:17, to życzę Wam oczywiście smacznego. No co? No i odzywam się do Was później. Także raz jeszcze dziękuję za przepyszną pizzę i pozdrawiam mój team.